muszę powiedzieć, że muszę powiedzieć znowu to, co chciałbym powiedzieć, ale niestety nie powiem, bo mi scenariusz ucieka z głowy. W scenariuszu było tak. Witam bardzo serdecznie. Natomiast bardzo chcę podziękować za wszystkie wskazówki, wszystkie wzorce do naśladowania, które udało mi się wychwycić z tych filmików, które widziałem. Bardzo mi się podobało na przykład zachowanie, wzorcowe zachowanie pana Maxa Kolomko z Stanów Zjednoczonych, który jest odpowiedzialny za każdy swój ruch, za każde swoje słowo. I nawet w związku z tym, pochylając się do przodu, żeby sięgnąć po coś, powiedział: przepraszam, że się pochylam. To było piękne. Za każdy ruch i za każde słowo. Bardzo przepraszam, ale chciałem coś pokazać. Dzisiaj. Wiąże się z czymś nieobyczajnym, więc w związku z tym nie dla każdego jest do oglądania. Natomiast są tacy, którzy chcą to obejrzeć, albo którzy, że tak powiem, no, mają ochotę żyć dalej. W związku z tym jest to coś takiego, co jest tajemnicze i bardzo skrzętnie ukrywane. Jak majtki barkonowe kiedyś u kobiet, albo kalesony u mężczyzn kiedyś, a teraz, że tak powiem, nie wiadomo, kto je jeszcze nosi, ale nigdy nie będzie wiadomo, bo każdy to ukrywa. Natomiast no, jest to taka ciekawa rzecz, bo jest to coś, czego mi brakuje i czego nigdy niestety nie będzie, bo jeżeli będzie, to nie będzie w moim wszechświecie, tylko w czyimś następnym. Ale jeżeli nawet to, że tak powiem, dla przyszłości się to robi, a nie dla siebie, no to zawsze to jest tak, że przy więcej przyjemności jest zdawanie niż z otrzymywaniem. W związku z tym ciągle wszystko się wiąże. I w związku z tym pokażę to, co mogę pokazać, nie gorsząc, a jednocześnie co jest tak naprawdę darem, bo więcej przyjemności jest dawanie niż otrzymywanie. W związku z tym pokażę taki element, który nazywa się ała, uciekaj kocie, zaworki. To jest zaworek, taki zaworek, że w tej pozycji jest zamknięty. No właśnie, ręką trudno, ale można to zrobić zębami. Teraz jest otwarty. W tej pozycji jest otwarty. W związku z tym można go samo obsługiwać niejako. No oczywiście w odpowiednim położeniu, bo jeżeli się będzie gdzieś dowiązany, to trudno będzie. Natomiast jest coś takiego, co jest cenne, ponieważ umożliwia zatamowanie tego, czego wypływ się chce powstrzymać. W związku z tym, no, bardzo przyjemnie jest wtedy sikać, kiedy człowiek chce, a nie wtedy, kiedy musi, albo wtedy, kiedy nie może wytrzymać. Takie stworzenia, które polegają na tym, że następuje coś takiego jak nietrzymanie moczu albo zatrzymanie moczu. W związku z tym wtedy stosuje się taki element, który się nazywa cewnikiem. Cewnik jest, że tak powiem, opisany dokładnie, na przykład na Wikipedii i wszędzie można się tego dowiedzieć, więc w związku z tym
Nie jest to niczym tajemniczym, natomiast to, o czym chcę opowiedzieć, to jest taki element, którego się nie stosuje, bo jak gdyby to jest coś, co jest statystycznie nieopłacalne, żeby to zacząć produkować. W związku z tym, tak naprawdę, to jest coś dla hobbystów, amatorów, ewentualnie tych konstruktorów, to są modelarze. Chciałem opowiedzieć o takiej rzeczy. Cednik składa się z dwóch elementów: zewnętrzny i wewnętrzny. Wewnątrz brzucha jest taka część, która musi być sterylna, a nawet jołowa, czyli nie może na niej osiąść ani odrobina bakterii. Może się tam znaleźć, bo powoduje zakażenia, i reakcji organizmu, gorączkę i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to, co ma człowiek w środku, ma być sterylne, a nawet jałowe. Czyli nie ma tam żadna bakteria się dostać. Bakteria, wirus, w ogóle żaden z zewnątrz. I to jest ta część wewnętrzna, o której nie będę opowiadał, bo jej konstrukcja jest opisana na Wikipedii oraz ja, że tak powiem, nie będę się teraz tutaj manualnie tym zajmował. Natomiast część zewnętrzna to jest taki worek. Worek plastikowy. Taki, żeby to, co wycieknie z człowieka, to żeby się miało gdzie zbierać, a nie, że tak powiem, po podłodze rozlewało. I w związku z tym ta część od worka ma taką długą rurkę plastikową, która jest zakończona takim elementem plastikowym. O, taka, że tak powiem. To jest ta rurka. Tu jest ten element plastikowy. Ta końcóweczka. Końcóweczka plastikowa wchodzi. Tego zakończenia głównego prawdziwego cewnika wewnętrznego, czyli tej części, się znajduje w brzuchu. To jest złożona, o tak właśnie wygląda. Tak wygląda przy włożonej tej końcóweczce. Tutaj są dwie, jak widać, końcóweczki. Ta niewłożona oraz tutaj w pozycji włożonej. W związku z tym to się wsuwa i tu się właśnie w ten sposób się umieszcza. Jeden cewnik drugi, to się robi ręcznie. Trudno jest to zrobić samemu, bo jest to trudno manualnie. Siłowo czynność, bo trudno to bardzo wykonać samemu, co jak gdyby jest być może przez kogoś wskazane. Żeby to było trudne i żeby nie dla każdego, żeby zawsze była pomoc z zewnątrz potrzebny. Żeby człowiek nie mógł być sam, tylko musiał być z kimś. Pod czyjąś opieką, ewentualnie pod czyimś nadzorem. No, żeby sobie nie mógł pozwolić na wszystko, na co chce. I na przykład teraz może, wtedy, kiedy nikogo nie ma i kiedy jest sam i robi, co chce. Duże dzieci, dorosłe dzieci mają żal, że ktoś im tyle od życia sprawia. Oraz jeszcze mi się przypomina taka piosenka pana Cugowskiego. Za ostatni grosz, pijąc zielone klatki, chcę znów pić. Pis srebrników już ręk, przepadł na zrze, kiedy dają to brać. Każdy głupi to wie. Aj, ja tak powiem, teraz nie mam szans na zarobek z tego. Tak sobie robię różne rzeczy z nudów. To się nazywa z nudów. I nudzi się, to znaczy zabrać mu rentę, że tak powiem, posłać go do pracy. No i zabawa z sądami jest i tak dalej, i tak dalej. Więc to część rzeczy bez sensu.
No, ale niektórzy się podobają. Widocznie prawnicy też muszą być i kogoś muszą bronić. Szukać jakichś naszych morderców. Tych, którzy nas zamordują albo którzy mają ochotę nas zamordować. W związku z tym, że mamy cewnik. Mamy cewnik, to mamy go nie mieć. Jak mamy go nie mieć, bo to jest coś niedobrego, czy coś, czego nie należy mieć. Jeżeli się ma, to się jest winnym, że się ma. Tak zimny jak noworodek, który się narodził i też może się zdarzyć, że mu się stosuje cewnik numer 10, ponieważ jakoś ten mocz się musi wydostawać, a jak się nie wydostaje, to jest 3 wymaga do leczenia. No i teraz w tym momencie chciałem powiedzieć o tym takim elemencie, którego mi brakuje, a który by mi się przydał. Tak myślę, że bardzo często jest tak, że chciałbym zabezpieczyć się przed tym, żeby mi się nie wylewało do brzucha coś, co, że tak powiem, cofa się tam samo, bo jak się zablokuje, żeby się nie cofało, to potem się nie daje odblokować, żeby się już przestało nie cofać, czyli zaczęło wylewać. Więc w związku z tym chciałbym mieć to pod swoją kontrolą, w swoich rękach. W swoich rękach swoje własne, że tak powiem, nie mówię, że genitalia, ale to, co dalej poza nimi się dzieje, czyli swój własny mocz. W tym momencie muszę czasami zostawać sam i muszę się sam tym opiekować. W związku z tym muszę też sobie z tym sam radzić. Musi tak być. Nie może być inaczej. I w tym momencie myślę o tym. Jeżeli ta część śmierdzi kocie z brzucha. Miałaby taki kranik już w tym miejscu. Może nie tak blisko, troszeczkę dalej, ale na tyle blisko, żeby to było blisko mnie i żebym ja miał dostęp do tej części, do tego kranika jednego, to znaczy drugiego kranika. Jeden kranik jest na dole, z worka wychodzi, a ten byłby wejściowy kranik, czyli takim po wyjściu z sernika od razu do worka. To w tym momencie mógłby być zamknięty. Nie ma sikania. Natomiast jak czuję, że już mam za dużo tego moczu w pęcherzu, chce mi się po prostu sikać. Jeżeli chce mi się sikać, to wtedy trzeba sikać, kiedy się chce, a nie wtedy, kiedy już coś tam się nazbierało troszeczkę i już wylatuje. W związku z tym, jak mi się chce sikać, to wtedy otwieram kranik i no nie robię tego ręcznie, bo jest to za ciężkie, ale robię to. Potrzeba matko wynalazku, jak to mówią, w związku z tym, ponieważ zęby są najsilniejszymi mięśniami człowieka. Znaczy szczęki, mięśnie szczęk. Więc w związku z tym, czego nie można zrobić inaczej, robi się zębami. Udało się nawet z boku otworzyć. W związku z tym, jak się trochę otworzyło. Zresztą tam nie ma żadnego wycieku na zewnątrz, bo to jest rurka, która jest od części wewnętrznej. Od części wewnętrznej do rurki, która idzie do worka. Znaczy nie jest to ta część, tylko raczej to
odwrotnie, czyli trzeba by, żeby ta część była tutaj montowana ewentualnie, jeżeli ma w ogóle być montowana, nie na stałe. Może być kocioł, uciekaj stąd. Tabletek. To w tym momencie można się wypróżnić, że tak powiem, oddać morze do worka i już, że tak powiem, nie ma sensu, żeby cewnik był cały czas otwarty, bo jak gdyby z powodu no, chociażby wylewania przez kogoś pomagającego czy wylewania, czy opiekującego się wylewania worka, unosi się worek. Jeżeli człowiek leży na ziemi, no to wtedy z tego worka, z siłą ciężkości, po prostu pokonując wszelkie bariery, no wraca z powrotem do brzucha, więc w związku z tym ten zaworek musi być wtedy zamknięty. A jeżeli ten zaworek jest zamknięty, no to jak gdyby pęcherz jest bezpieczny, natomiast cała reszta pozostaje na zewnątrz. No i to jest właściwie chyba wszystko o tym pomyśle, do którego czuję się zobligowany, jako że nie ma się co tutaj czaić. Całe życie zajmuję się zadaniem, wymyślaniem nowych rzeczy, jakby to było moim zawodem. W tym momencie dalej się zawodzę sam sobą, ale jednocześnie jest to moja satysfakcja, że widzę, że coś powinno być inaczej. A może gdzieś jest, może zrobione przez kogoś, może już niektórzy to mają, może za pieniądze, może to, może tamto. Może jakieś rzeczy są, o których nie wiem, nie rozumiem. Pewnie tak jest, ale czuję, że to jest coś, co dobrze byłoby, żeby było, bo tanie, małe, usprawniłoby czy umożliwiłoby życie wielu ludziom. W każdym wieku są ludzie, którzy mają zatrzymanie albo nietrzymanie oczu. W związku z tym typu dzisiaj stosuje cewniki, a nie każdy potrafi sobie taką rzecz wymyślić czy zrobić. Ja skoro potrafię i mogę wymyślić, to swoją część zrobiłem, ale co o zrobieniu, sprzedaniu i tak dalej, zarobieniu czy innym zachowaniu się w związku z tym ciągiem produkcyjnym, to jak gdyby jest coś takiego, że byłbym szczęśliwy, gdybym kiedyś doczekał takiego czasu, kiedy będę próbował testować ten element wyprodukowany i zrobiony. No i to byłoby chyba na tyle tego zasikanego odcinka. Podziękowaniami dla wszystkich ludzi, ciągle jeszcze żyją, ciągle pracują, ciągle mają zapał do wykonywania swoich czynności oraz pozdrowienia dla pana Remigiusza również, ponieważ bardzo chętnie oglądam jego historię. Żal mi, że musi szybko kończyć, nie może wielu rzeczy to powiedzieć, bo musi przejść przez cenzurę internetową, której jest wolny pan Max Kolonko, ponieważ pracuje w nowym świecie, w którym, że tak powiem, wszystko wolno, ale trzeba pamiętać, żeby nie obrazić królowej. Także pozdrawiam wszystkich oglądających oraz te osoby, których odbiorcami jestem, czyli które sam bardzo chętnie oglądam. Za każdym razem, kiedy wejdę z powrotem, zobaczyć, czy przypadkiem coś nie nagrali, skontroluję co dzień kanały, w sensie audycje nagrywane przez nich, krótkie wstawki do internetu na YouTube za darmo, bezpłatnie, ale z wielką radością, jak gdyby niezbędne do życia dla każdego człowieka, żeby trochę pogadać o tym, o czym się chce pogadać, a ja chciałem w ogóle. Nieprzyjemna sprawa, ale czy komuś się przyda, czy nie, może ludziom coraz,
strajkującym w Sejmie, czy tam mieszkającym w Sejmie, jeden niepełnosprawny, drugi niepełnosprawny, nie wiadomo kto kiedy będzie niepełnosprawny i kto już jest, albo kto jeszcze nie jest. W każdym razie może je przyda.